Wyłonienie radnego poprzez głosowanie, losowanie. Do tego niezwykłego wydarzenia doszło w Stopnicy pod Kielcami, a to dlatego, że w ubiegłorocznych wyborach samorządowych dwóch kandydatów zdobyło dokładnie tyle samo głosów. Ustalono to dopiero po kilku procesach sądowych. Tę niezwykłą historię przedstawia Maksymilian Maszenda. Choć od wyborów samorządowych minęło już ponad pół roku, to 1,5-tysięczna Stopnica ciągle nimi żyje. Po sądowych bataliach okazało się bowiem, że początkowo przegrany kandydat ma taką samą ilość głosów, co wygrany. Nie było więc innego wyjścia. Radnego trzeba było wylosować. To jest moim zdaniem niezgodnie. Jak można tak robić? Powinni ludzie głosować, ludzie powinni wybierać. Mieszkańcy Stopnicy nie są szczęśliwi, bo poczuli się zbędni. Po co mają chodzić na wybory, skoro i tak decyduje los? Ale prawo jest prawem. To wynikło po wyborach, które były. Chodziło o wyjaśnienie trzech głosów, które były wątpliwe. Sąd już ustalił i mamy teraz to rozstrzygnąć. Komisja wyborcza tym razem zebrała się tylko po to, by obserwować losowanie. Nie pozwolono nam go sfilmować, ale wiemy, że wyglądało tak. Do dwóch kopert włożono nazwiska obu kandydatów. Koperty pomieszano, a po chwili przewodnicząca komisji wybrała jedną z nich. I już było wiadomo, kto jest radnym. W wyniku przeprowadzonego losowania radnym gminy Stopnica w okręgu numer 2 został pan Feliks Szczepanik. Szczegóły będą za chwilę wywieszone w protokole. Mieszkańcy z pewnością będą chcieli go przeczytać, bo tutaj nikt nic z tego nie rozumie. Nie wiem na co, dlaczego, ale powinny być, trzymać się jednych i tych samych, a nie. Te pierwsze były dobre, te wybory. Nie wiem dlaczego tak właśnie. Ale trzeba przyznać, że poszło szybko i sprawnie. No i obyło się bez kosztownej kampanii wyborczej. Dzisiejsze wybory w Stopnicy pokazują nam to, co wiemy już od dawna. W Polsce wybory można wygrać przez przypadek. Maksymilian Maszenda, Panorama.